Andrzej Stenka i jego asystent tutaj do wywiadów, Paweł Wąsek. Paweł, nie dekoncentruj Andrzeja, bo te rozmowy nie są proste wtedy. Andrzej, usatysfakcjonowany, czy ten ostatni skok tutaj zepsuł to wrażenie? Jest trochę niedosyt, ale wiem, gdzie był błąd i to i tak jest mój najlepszy wynik generalnie w letnim Grand Prix, także jestem bardzo zadowolony. Paweł, ty się zgadzasz? Zdecydowanie tak, nie wiem co Andrzej powiedział, ale był dziś pierwszy z Polaków, walczył o to 2 lata, więc Andrzeju gratulujemy. Dopingowałeś Andrzeja i resztę ekipy dzisiaj w konkursie drużyny mieszanych? Resztę ekipy oczywiście, Andrzeja niekoniecznie. Nie, no żartuję zawsze Andrzeja. My tak udajemy, że się nie lubimy, ale tak naprawdę bardzo się lubimy. Andrzej, faktycznie ważne dla Ciebie, żeby coraz wyżej w tej hierarchii się piąć, o czym mówi tutaj Paweł, bo rok temu cieszyliśmy się z punktów, teraz te ambicje są chyba troszkę większe już. Do tego dążę, żeby coraz to wyżej plasować się, ale wiadomo, nie jest to prosta sprawa i myślę, że to jest taki kolejny bodziec do tego, że wiem, że mogę coraz lepsze wyniki, no jak to powiedzieć, lepsze wyniki osiągać i idę w tym kierunku. A wynik w mixcie to było rozczarowanie? Nie do końca, do tego trochę podeszliśmy tak treningowo, wiadomo, chciało się jak najlepiej, bo jednak zawody to zawody, także można dużo z nich wyciągnąć, ale jakieś rozczarowanie nie było. Jak trener argumentował to powołanie, bo kibice byli zaskoczeni troszkę tym zestawieniem? Dobre treningi na, dobre skoki na treningu i chyba temu, bo dobrze tam nawet skakałem. Krani, Wisła, Hintertarten, jest coraz lepiej? Jakie odpowiedzi uzyskałeś przez te tygodnie ostatnie? Jest coraz lepiej, z treningu na trening, z zawodów na zawody jest coraz lepiej i też te skoki mnie coraz bardziej cieszą, satysfakcjonują, także jest wielka motywacja. I teraz rozumiemy, że nie ma wolnego, nie ma laby, tylko do pracy. Nie ma laby, do pracy. Dużo siły życzymy. Dzięki. Dzięki.